I tutaj mamy na przykład Kalwarię Zebrzydowską, gdzie ksiądz Anselm Etel prowadził jedną z pierwszych pielgrzymek dróżkami Matki Boskiej. Tu mamy księdza Anselma, jak głosi kazanie, tutaj też jak głosi kazanie na tradycyjnej ambonie, gdzie tych ambon już dzisiaj w kościołach nie ma, jesteśmy okaleczeni z tego tytułu, no ale tam jeszcze te ambony funkcjonują i księża tradycyjni to wykorzystują. Tutaj jest na tej pielgrzymce nałożenie szkaplerza karmelitańskiego pielgrzymom ze Śląska przez księdza Anselma.